Pracownicy Grupy Tubondzin mieli okazję wziąć udział w spotkaniach z ekspertką medycyny funkcjonalnej i medycyny żywienia. Odbyły się one w siedzibach firmy w Cedrowicach i Sieradzu. Było to nawiązanie do Światowego Dnia Żywności i inwestycja we własne zdrowie. Dla Tubondzina największą wartością są ludzie, jest zespół, który u nas pracuje i mamy czas szczególny, mamy czas pandemii, staramy się wspierać naszych pracowników nie tylko w osiąganiu sukcesów zawodowych, ale również dajemy im możliwości i szanse, żeby mogli zadbać nieco o swoje zdrowie, szczególnie teraz, kiedy mamy czas taki, jaki mamy i jest to dla nas niesamowicie ważne. Średnio pracownik w pracy spędza około 11 pełnych lat. Stąd też to, jak się odżywia, czy dobrze, czy źle, bardzo wpływa na jego koncentrację, na organizację jego pracy. My dajemy taką możliwość i dzisiejsze spotkanie z ekspertką od medycyny żywienia i medycyny funkcjonalnej, mam nadzieję, przybliży wiedzę na temat profesjonalnego, zdrowego żywienia i poczynimy choćby małe kroki w naszym życiu, żeby pewne zmiany wprowadzić. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z aktualną wiedzą na temat prawidłowego odżywiania i funkcjonowania organizmu, m.in. pod kątem dostarczanych wartości i składników odżywczych, mikrobioty jelitowej, aktywności fizycznej czy budowania trwałych nawyków żywieniowych. Wykład poprowadziła Agnieszka Karolczak-Tomkiewicz, specjalistka medycyny funkcjonalnej i medycyny żywienia. Dzisiaj myślimy o tym, że żywienie ma znaczenie. Odżywianie ma znaczenie. Wszyscy w dobie COVID-u przekonaliśmy się, że układ immunologiczny ma poważny wpływ na nasze zdrowie, życie, dobrostan. Na kondycję układu immunologicznego w większości w 60% wpływa nasze odżywianie, aż w 60%. W 30% na styl życia i bycia, czy śpimy, czy się nie stresujemy, czy ćwiczymy, jakie mamy relacje społeczne, a tylko w 10% o naszym zdrowiu decydują geny, więc mamy naprawdę wpływ na nasze zdrowie i życie. Troszeczkę trzeba się inaczej zorganizować, bo chcielibyśmy, żeby jeść przynajmniej 5 posiłków dziennie, 5 porcji warzyw i owoców, to do tego trzeba się przygotować. Ale kiedy sobie to wcześniej zaplanujemy, to oczywiście jest możliwe. Prawie 100 pracowników Grupy Tubondzin wysłuchało wykładów i poszerzyło swoją wiedzę z zakresu zdrowego odżywiania. Spotkanie miało na celu budowę świadomości zdrowego trybu życia i poprawę ogólnego well-beingu pracowników.